Witam w kolejnej odsłonie serii Komiksologus, tym razem tradycyjnie cztery tytuły, ale tym razem od trzech wydawnictw, ponieważ Egmontu mamy sporo, a ja jestem na kwarantannie, więc nowych tytułów nie mam możliwości zdobycia, więc ostatnie, co do mnie przyszło, to najnowsze komiksy Egmontu, więc siedziałem, czytałem przez ostatnie dni. No ale jeszcze starszych kilka jest, więc o nich też opowiadam. Zaczynamy jednak od Jest Zabawa. Team of Comics, Brecht Evans, kolejny komiks tego niezwykłego rysownika i scenarzysty. Niesamowity komiks, tak naprawdę. Jeden z najciekawszych od strony formalnej propozycji, jaka w zeszłym roku pojawiła się na polskim rynku komiksowym. Od strony fabularnej jest zabawa, jest noc, jest belgijskie miasto, jest impreza, alkohol, narkotyki, seks, wszystko to się tutaj pojawia, clubbing, a tak naprawdę są tu trzy historie trójki właśnie osób, które rozpoczyna się w jednym pubie, klubie, później łączy ich te wspólne, że tak powiem, przejażdżki taksówką w innym czasie, a tak naprawdę są to trzy bardzo różne opowieści. W pewnym sensie o samotności, o takim życiu właśnie w czasie imprez. Jak widzicie tutaj wizualnie, to jest naprawdę majstersztyk od strony techniki narracyjnej, fabuły, wszystko to, co można jeszcze w komiksie po prostu wydobyć powieści graficznej, tak? Brecht Evans pokazuje, że są jeszcze pokłady, które pozwalają naprawdę na szalone kompozycje, narrację, wielowątkowość. Wszystko to jest niezwykle skomponowane i bardzo interesujące. 336 stron, więc tak naprawdę dość sporo jest tutaj takich jazdy bez trzymanki non stop. A wracając do fabuły, mamy tutaj Jona, który wyjeżdża do Berlina, spotyka swojego kumpla łysego, który wyszedł z więzienia i idą taki trip. Jest Wiktoria, młoda dziewczyna, która jednak upada w pewnym momencie w depresję i próbuje się jakoś z niej wyzdobyć w czasie tej właśnie nocy. I Rodolfem, który ma właśnie też problemy ze swoją psychiką, ale zmienia się tak, że jest duszą towarzystwa, można powiedzieć. No tak. Ale jak mówię, to co jest najważniejsze, bo fabuła jest fabułą, jest to po prostu zlepek opowieści, historii, takich szkatułkowych, puzdrowych fragmentów, spotkań, tak naprawdę to wszystko to, co jeśli znacie z imprez, clubbingu, to wszystko to jest właśnie tutaj zaprezentowane, te urywki rozmów, spotkanie się z jakimiś przyjaciółmi, tutaj cześć, cześć, tu przypadkowo nie oblanie kogoś alkoholem, no i inne takie sprawy, które są znane, no każdy kiedyś gdzieś klub imprezował. I jest zabawa właśnie z takim pokazaniem, takim wycinkiem imprezowej Belgii tak naprawdę, ale jak mówię, to co jest od strony wizualnej, to jest taki majster, tutaj widzicie następne fragmenty propozycji, to coś naprawdę niesamowitego. Szapoba, naprawdę to jest nie tyle pięknie, nawet to jest niesamowicie inteligentnie skonstruowane. Tutaj naprawdę ta poziom graficzny przerasta poziom graficzny w większości publikacji, jakie wyszły. Nie mówię tutaj o jakości rysunku, ale o jakości skomponowania. Możliwości połączenia tekstu z ilustracjami, czyli to zawartą narracją komiksową stricte. No naprawdę to jest coś niesamowitego, interesującego. Oczywiście nie jest to też dość proste, żeby się przyzwyczaić trochę do tego rytmu, ale tak jak mówię, to jest taki trip. Tak, ten komiks jest zabawa, to jest tak naprawdę jest zabawa. Zabawa niesamowita, wykonanie Brecht. Evansa od Team of no naprawdę. Ja już o tym komiksie kiedyś wspomniałem, powiedziałem, że będę trochę dłużej opowiadał o nim, że to jeden z najlepszych komiksów zeszłego roku i podtrzymuję tą odpowiedź. Nie jest to komiks dla każdego, bo jest to jest komiks dla wyrobionego czytelnika. Jeśli ktoś nie lubi niczego komiksu, to myślę, że ten komiks nie jest dla niego, ale jeśli ktoś czyta i chciałby coś naprawdę dobrego, interesującego względem konstrukcji całej historii, to właśnie jest zabawa, jest taką propozycją. Wyśmienita propozycja. Bardzo dobry komiks, który polecam. Ja bym miał taką naklejkę Q, to bym temu komiksowi to dał. Lucy Kingsley. Dzień miesiąc czułego chaosu.
Dość wiadomo mniej więcej o co będzie wchodziło w tym komiksie. Wydane przez Denisa Martinez, 256 stron. Jest to w formie zabawnych anegdot, ilustracji, opowieść o ciąży autorki. Ciąży, od momentu zajścia w ciążę, poprzez ciążę, problemu z zajściem w ciąży. Tutaj jest wiele wątków związanych z edukacją seksualną. Jeśli czytaliście komiks Sextory od Elemental, to myślę, że 10 miesięcy trzeciego chaosu jest takim appendiksem do niego. I to bardzo ciekawie się scala, tak? I też taka forma dość dowcipna, ironiczna, pozwala na dość poważną refleksję na temat właśnie ciąży. Jeśli przychodziliście w ciążę lub braliście udział, jeśli wasze kobiety przychodziły ciążę, to ciąża jest, każda jest inna i tak naprawdę 9 miesięcy trzeciego chaosu to jest bardzo subiektywna opowieść o ciąży kobiecej, naszej bohaterki, która wiąże się to z wieloma problemami też zdrowotnymi. Chociażby problem z ciśnieniem, które powodowało, że no, prawie, że tak powiem, tego komiksu by nie było. Ale tak naprawdę jest to taka właśnie forma dziennika wypełnionego pewnymi dowcipnymi. O, tutaj właśnie opowiem na przykład o wędrującej macicy, która gdzieś tam w historii światowej inteligencji rozmyślna filozofów się pojawiała, prawda? Tutaj są opowieść o tym, że właśnie o tej ciąży to za dużo nie ma w komiksach. No, mi się daje, że kilka komiksów spokojnie polskich chociażby, albo Sextory z wcześniej wspomnianych. Olga Wróbel przecież też, jeśli dobrze pamiętam, taki komiks kiedyś w Polsce wydała. No, to jest właśnie nasza bohaterka, która ma problemy. Chociażby z wymiotami w pierwszym trymestrze. Tak, to z trymestrami opowieść przeplatana właśnie takimi motywami związanymi z edukacją seksualną, z antykoncepcją, z rozwojem kultury w ogóle seksualnej, z rozwojem szkolnictwa czy też szpitalnictwa w tym zakresie. Ale jak mówię, oczywiście każdy, to jest bardzo subiektywna opowieść o przeżywaniu. Myślę, że każda kobieta, właśnie ciekawe, że nie ma komiksów od strony patrzenia ojców, no ale może jakieś powstaną, albo powstają. Zobaczymy za jakieś 2 lata. I to właśnie z tego powodu mogą mieć pewne zarzuty, pewnie odbiorcy, odbiorczynie, że u nich było trochę inaczej. A tutaj jest inaczej. Poza tym to jest oczywiście nie jest Polska, a zagranica, więc tutaj też mamy trochę inne podejście do ciąży, do porodów w naszym kraju w stosunku do tego, co u naszej autorki w Ameryce, bo to jest z Nowego Jorku autorka, więc jednak edukacja seksualna, szpitalnictwo jest trochę na innym poziomie. Nie powiem, czy gorszym, czy lepszym, na innym. Najprościej. I tak właśnie wydawnictwo Marginesy. Taki oto komiks jakiś czas temu, w zeszłym roku wydało. 9 miesięcy czułego chaosu autorstwa Lucy Kiesler. I przechodzimy do dwóch propozycji od Egmontu, ponieważ jak mówiłem, przybywam na Koronoparty przez następne jeszcze kilkanaście dni. Na szczęście odpukać jest ok. Więc ostatnie, co do mnie przyszło, to paczka z Egmontu. Nie to, że dostałem wirusa, ale tak to było dzień przed. Paczka z Egmontu i Skarga Utraconych Ziem. To jest jedna z propozycji, która się pojawiła pod koniec marca. Czarownice, to jest trzeci cykl. Wcześniej mieliśmy oczywiście znanego Siobana z Roślińskiego rysunkami. Później mieliśmy Rycerzy Łaski, które teraz też w marcu wyszły w wersji albumowej, ale niestety tego albumu niestety nie mam, muszę sobie na dorabić Jeremy ilustratorami. A teraz cykl Czarownice, gdzie Beatrice Steele jest ilustratorką, a scenarzystą wciąż Jean Dufaux. Czyli mamy frankofoński, klasyczny komiks w cyklu historyczno-fantastycznym, saga,
Tak. I znowu przenosimy się do świata wyspy Erwin Turley, gdzie tym razem spotykamy młodego Viviena, który na samym początku praktycznie umiera, ale zostaje odratowany i próbuje się dostać do króla. No, jak to w klasycznych historiach z fantasy, czy też takich heroic fantasy, no, raczej fantasy w tym przypadku, mieliśmy historię związaną właśnie z tym, kto zajmie tron, gra o tron, tak, to jest taka, powiedzmy, skarga o tron na ziemi, to jest taka, no, wersja komiksowa gry o tron po części, tak. Motyw z czarodziejkami tutaj też się pojawia, a tak naprawdę wszystko to się wkrótce rozwinie, bo już tom drugi jest przygotowany, to bardzo ładnie jest to wszystko. Myślę, że jak wszystkie tomy wyjdą w Polsce, to tak za jakiś czas zostaną wydane, to będzie to jest integral te poprzednie i będzie można sobie. Skarga utraconej ziemi to jest klasyka komiksów, to też ze względu na Grzegorza Rusińskiego, na jego legendę i pierwszy cykl, który on zilustrował. Tak naprawdę on, no, to są dwie takie historie, prawda? Ale to mniejsza z tym, które właśnie Rosiński pociągnął. Tym razem mamy właśnie czarownicę, mamy opowieść o demonie czarnogłowym. To jest właśnie podtytuł czarnogłowy pierwszego tomu. 56 stron, czyli to jest taka klasyczna, prawie klasyczna, nieraz 48, prawda? Nieraz, więc dość klasyczna forma opowieści frankofońskiej, wydane też w starej oprawie, w dużym formacie, więc też tak klasycznie, to się tak fajnie czyta, przypomina sobie właśnie takie komiksy sprzed lat, kiedy się właśnie, właśnie ciągle powtarzam, kiedy właśnie te frankofońskie komiksy pojawiały się, wyglądały się jakby to miękkie okładki, tak? Te wszystkie Torgale i inne podobne. Ciekawe, bo to jest dopiero o rozpoczęcie, prawda? Więc tom pierwszy nie może za dużo powiedzieć. Mamy tutaj Viviana, mamy tutaj tajemniczego matkę, mamy czarownice pewne, stojące po stronie zła i dobra. Mamy tego demona czarnogłowego, którego opowieść na końcu się pojawia, naprawdę tego tomu. No i mamy przyszłość królestwa, więc jak to będzie dalej? Wszystko się rozwinie w kolejnych tomie, który wkrótce się pojawi, a tak naprawdę dostajemy wstęp, prawda? Przyjemny, czytelny, dość klasyczny, bez udziwnień, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. I tyle od Egmontu, jeśli chodzi o komiksy europejskie. Przechodzimy do komiksu amerykańskiego od DC Black Label. W tym roku Neila Gaimana wiele będzie od Egmontu. Niektórzy się cieszą, niektórzy jak ja, nieco mniej. Dave McKean jest ilustratorem. 186 stron, tak naprawdę to jest trzyczęściowa miniseria wydana pod tym właśnie w DC Czarna Orchidea. Miniseria opowiadająca o pewnej superbohaterce żyjącej w świecie Supermana czy Batmana, więc tutaj i elementy związane z Metropolis, Lex Luthor czy też Gotham się pojawiają. Azyl, Arkham też się pojawia w tym postaci, tutaj chociażby Poison Ivy, tak, i wielu innych super i bohaterów i botów. A tak naprawdę to jest historia o roślinie, hybrydzie, ponieważ Czarna Orchidea tak naprawdę na początku komiksu ginie, pojawiają się hybrydowe rośliny i spróbują się dowiedzieć, kim one tak naprawdę są. Nie jestem fanem Neila Gaimana, jak mówiłem na początku. Dla mnie Neil Gaiman to jednak taki Paulo Coelho komiksu. Jego komiksy są zawsze na takim wysokim tonie. Próbują być takie metaforyczne, a tak naprawdę są takie właśnie coelhowskie w wielu przypadkach. I podobnie jest z Czarną Orchideą. To nie jest Alan Moore. Najprościej to można porównać chyba w dość dobrym komiksie, czyli Miraclemanie, Złota Era. Kiedy mieliśmy Neila Gaimana, a kiedy Alana Moore'a mieliśmy w pierwszym tomie, to zdecydowanie był to lepszy komiks. Taka dygresja. Jak mówię, no Neil Gaiman nie do końca mnie przekonuje ze względu na swoją, nie powiem, nadwrażliwość.
forma trochę naddęcia, tak? Które pojawia się, pompowania takiego komiksów, że to mogło być trochę bardziej przyziemnie, wtedy było bardziej takie ludzkie te komiksy, a tak naprawdę tutaj są one często takimi przemyśleniami, takimi głębokimi, bo oczywiście Czarna Hyena to nie może być klasyczna opowieść o superbohaterstwie, czy nawet poszukiwaniu tożsamości, to musi być jeszcze jakiś element ekologiczny, jakiś i tym podobne. My ludzie, a rośliny czują, tak? No i niestety Neil Gaiman takie ma pozycje, ale na szczęście to nie jest horror, które też są często od Neila Gaimana. Ja wiem, że już większość osób, których jest fanem jego twórczości, zaraz zbanuje i da mi jakieś takie minusy. No ale po prostu, no, czuję, że ten komiks mógł być lepszy. Czuję, że czytając wiele komiksów Neila Gaimana, mógłby one być naprawdę lepsze. Że gdyby nie te nadęcie scenarzysty, tam pompowanie takich koreliowskich motywów, byłyby to naprawdę dobre propozycje, że to zawsze jest zbyt nadęty komiks od strony fabularnej. No i tutaj też od strony wizualnej, ja wiem, że McKean jest ceniony Azyl Arkham, ale no ile razy można ten sam motyw powtarzać? Tutaj macie to też takie pozycje właśnie ilustracyjne. Ale to akurat pasuje. Pasuje to do scenariusza Neila Gaimana. Nie jestem fanem Czarnej Orchideły. Oczywiście wiem, że ludzie będą czytelnicy i będzie się to im podobało. Mi się no, niestety nie podoba. Do tej pory nie wiem. Jakoś mnie nie przekonuje. Może ta złota era jak to ma jeszcze jakoś tam. Ale tak naprawdę Neil Gaiman nie jest dla mnie jakimś takim wyrocznią, jeśli chodzi o scenarzystów, bo uważam, że jest kilku lepszych, chociaż doceniam. Ma swoich fanów i oczywiście. I wracamy jeszcze jak zwykle do pierwszych tytułów, czyli jest zabawa, Brak MS, Team of Comics, fantastyczny komiks, fantastyczna opowieść o takiej tripie, w trzech tripach tak naprawdę clubbingowych. Tak naprawdę to wszystko to zawarte jest w tych niesamowitych ilustracjach i formie narracyjnej. To jest genialny komiks, jeden z najlepszych, jaki był wydany w zeszłym roku. I tutaj zobaczcie, to jest fenomen. 9 miesięcy przyszłego chaosu, Lucy Kingsley, wydawnictwo Marginesy, czyli taki autorski, subiektywny zapis zakładania w ciąży oraz porodu, z dodatkami takimi historyczno-ciekawostkami, w dość lajtowy sposób jest zaprezentowany. Taki appendix do Sex Story wydane jest przez Element, tak myślę, że to jest coś takiego. Skarga Utraconej Ziemi. Cykl trzeci, Czarownice, Tillery Duffo powraca z nową autorką ilustracji i trzeci tom się rozpoczyna. Jest to początek, więc za dużo tutaj nie wiemy. Mamy opowieść o młodym chłopaku, który idzie na dwór króla, okazuje się, że jest. A nie powiem, kim jest. Ale są tutaj właśnie czarownice, które działają po stronie dobra i zła. To one będą pewne głównymi takimi kobietami, które wiążą się z grą o tron, tak naprawdę. I Czarna Orchidea, Neil Gaiman, Gabe McKean, czyli taki dość mocno napompowana miniseria o Czarnej Orchidei, hybrydzie roślinny. No. Komiks z elementami proekologicznymi, super bohaterski, tak naprawdę trochę przypompowany, jak to zawsze u Neila Gaimana jest. I to tyle, myślę, że w tej odsłonie, jak wspominałem, kolejne będą też dużo Egmontu, ale nie tylko. Myślę, że kilka starszych tytułów, chociażby jeszcze jakiś czas temu Non-Stop Comics miały wyprzedaż na stronie i kilka tytułów kupiłem, więc o nich też będę opowiadał. No i tyle, widzimy się wkrótce.